Po pierwsze, mam pewien dyskomfort, jeżeli ktoś używa płci jako szczególnego atrybutu. Uważam, że przesłanki, które powinien spełniać kandydat na prezydenta, powinny być innej kategorii niż akurat to. Zresztą ten atrybut czy ta cecha nie przydaje wbrew pozorom jakichś szczególnych walorów. Ja pamiętam panią Beatę Kempę, pamiętam panią Beatę Szydło, pamiętam panią Annę Zaleską, nową sędzię Trybunału Konstytucyjnego, panią Pawłowicz, jej szefową, czyli panią Julię Przyłębską, więc mogę całą listę pań, które albo napsuły, albo pokazały bardzo złą twarz, jaką niestety czasami miewa kobieta. Dlatego byłabym z tym ostrożna.